Mamy dzisiaj piękne święto. Możemy po raz pierwszy wejść na teren Fortu 2 Kościuszko. Jedną z grup, które uświetniają tą uroczystość, jest grupa rekonstrukcyjna, do której należę. I właśnie panowie są w mundurach, a panie w pięknych sukniach. Park jest pięknie zrobiony, po drodze są ławeczki, a zachęcam do spaceru wieczorem, kiedy to wszystko będzie podświetlone. Naprawdę robi wrażenie. Ta inwestycja jest takim przykładem świetnym tego, że można połączyć i historię, i kulturę, i zieleń, i rekreację. Będzie to miejsce, które sobie ukochają mieszkańcy. Znajdujemy się w jednej z kaponier, czyli takich obiektów do obrony fosy, Fortu numer 2 Kościuszko, który stanowi w tej chwili piękną oprawę kopca Kościuszki. Dzisiaj mamy 79. rocznicę początku rozbiórki tego fortu przez marszałka Polski Rolę Rzymirskiego i dziś 79 lat później oddajemy ten obiekt z powrotem mieszkańcom Krakowa, turystom. Tu, gdzie jesteśmy, to nie jest odbudowa. To jest zaznaczenie obiektów fortecznych i połączenie tego z parkiem. Zieleń nie została wycięta, została zaadaptowana do wspólnych celów, dla celów kultury, dla celów imprez, ale przede wszystkim odpoczynku, rekreacji. I udało się chyba stworzyć najpiękniejszą, nową perspektywę na kopiec od strony zachodniej.